Miałam to szczęście, że byłam świadkiem działalności CERN-u przez ponad 40 lat. I jakbym miała jednym zdaniem scharakteryzować CERN, to że zawsze misją, najważniejszą rzeczą była doskonałość w dziedzinie badań naukowych. Też taka rzecz spoza fizyki, ogromnie pozytywna i ważna, i to jest, powiedziałabym, jeden z filarów CERN-u służącego społeczeństwu, to jest dbanie o transfer technologii do krajów członkowskich. To są kontakty z wykorzystaniem jakichś, prawda, kontrakty przemysłowe dla przemysłu z krajów członkowskich. To jest sprawa edukacji. CERN ma bardzo szeroki program edukacyjny. Uważam, że to jest, prawda, znakomity taki prezent dla społeczeństw. No i może najważniejsza rzecz, protokół WWW do obsługi internetu, który powstał pod koniec lat 80. Znów powstał w ośrodku naukowym, finansowanym z funduszy publicznych, wobec tego został przekazany społeczeństwom za darmo. Natomiast no, gdyby powstał w firmie komercyjnej, no, to płacilibyśmy za niego jak za Office, jak za Windows. Jeżeli chodzi o tę stronę organizacyjną, to chyba zasadniczo jest to, że ona powstała no, wkrótce po wojnie, na gruzach powojennej Europy, przy tych strasznych podziałach, które trzeba było zasypywać, bo to była organizacja stworzona przez wizjonerów, a nie przez biurokratów. Każdy kraj ma swoich dwóch delegatów, delegata rządowego i delegata naukowego. Delegat naukowy jest na ogół fizykiem cząstek. Myślę, że to jest bardzo dobra taka kombinacja, że z jednej strony jest delegat rządowy, który myśli o pieniądzach, a z drugiej strony jest delegat naukowy, który myśli, jaką to piękną fizykę można by za te pieniądze zrobić. Wobec tego no, wychodzi jakiś rozsądny kompromis. Tak jak wszędzie w tej chwili, no, wszyscy mają trudności budżetowe, więc CERN również. To znaczy, że chciałoby się zbudować niezwykle ambitny program naukowy, no a istnieją ograniczenia finansowe. Wobec tego coś trzeba zoptymalizować, z czegoś trzeba zrezygnować, no i to zawsze dla fizyków jest bardzo trudne. Budżet CERN-u obecny to jest troszkę ponad miliard franków szwajcarskich, no więc to jest budżet, który jest porównywalny, powiedzmy, z budżetem ETH, jeżeli będziemy myśleć o Szwajcarii, czy z budżetem większego jakiegoś uniwersytetu w Niemczech, ale na przykład już budżet Cambridge jest ponad dwa razy wyższy. Z tego może warto sobie zdawać sprawę z tego, o jakich pieniądzach tu mówimy. Mam wrażenie, że to są bardzo dobrze wykorzystywane pieniądze, bo jak Państwo się przejdą po CERN-ie, to tam nie ma żadnych luksusów, w sensie, prawda, wspaniałych budynków czy coś takiego. To wszystko jest skromne, praktyczne. No, w tej chwili jest duży wysiłek wkładany w to, żeby się nie rozleciało, bo nie było remontowane dość długo. Tak powiem, głównie pieniądze jednak idą w infrastrukturę naukową, w te właśnie nowe akceleratory. No, ale to wszystko wymaga, jak w każdej szanującej się instytucji, powinien być też audyt zewnętrzny. No i tak się złożyło, że NIK jako pierwszy znów kraj znaczy urząd kontrolny z kraju tej nowej Europy został poproszony o dokonanie tego audytu. No i muszę powiedzieć, że bardzo jestem z tego dumna. Trochę słyszę opinii i na ten temat i te opinie są bardzo pozytywne. To znaczy podkreśla się profesjonalność audytorów polskich. Szefowa wewnętrznego audytu bardzo podkreślała, że w tym roku mogła spędzić mniej czasu na zajmowanie się zewnętrznymi audytorami niż zwykle, ponieważ są bardzo samodzielni i nie potrzebują takiego prowadzenia za rączkę. Jest specjalny malutki komitet do doradzania Radzie CERN-u w sprawach audytu. I on zarówno zajmuje się audytem wewnętrznym, jak i audytem zewnętrznym, jak również eksperckimi
audytami, doradzaniem w sprawach funduszu emerytalnego na przykład. To wszystko jest przez ten komitet rozpatrywane. No i na przykład bardzo podkreślali to, że sposób, w jaki wyniki audytu zostały zaprezentowane, jest bardzo profesjonalny, bardzo dobry. Te raporty zrobiły się krótsze, znacznie bardziej takie. Z jednej strony, prawda, wszystko, cała informacja jest, a z drugiej strony jest to dokument zwięzły, co bardzo pomaga w tym, żeby go naprawdę przeczytać.